Bardzo się cieszę, że tak tłumnie państwo przyszli. To jest idea, która jest ideą mieszkańców. To jest jedna z wielu akcji, to jest jeden z 6 parków. Pierwszy, który rozpoczynamy. Za tym parkiem pójdą inne. Chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy inicjowali, którzy się dopominali, którzy zgłosili tę ideę. Akcja cieszyła się zainteresowaniem, które przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu 2 godzin rozeszły się zapisy na te 205 drzew, które przygotowaliśmy w pierwszej turze sadzenia. Mamy w tym momencie na pierwszą akcję przy ulicy Księcia Józefa przewidziane 205 drzew i będziemy sadzić wiązy olszej dęby. Bardzo nam się spodobała idea. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że powstanie Park Krakowian, postaraliśmy się dopilnować tego terminu, udało nam się zapisać. Nam zależało, żeby rosło z naszą córką. Stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy z Krakowa i Antoś się tutaj urodził, to chcemy mieć drzewo także w miejscu jego urodzenia i zamieszkania. Bardzo nam się spodobała akcja, bo jest zarówno pożyteczna dla środowiska, jak i taka fajna, rodzinna, z dziećmi można coś aktywnie podziałać. Marysiu, po co tu dzisiaj przyszłaś? Bo chciałam nasadzić drzewka. Będę je odwiedzała i podlewała. Super. Generalnie promujemy taki troszkę ekologiczny styl życia i uważamy, że to jest super akcja, żeby upamiętnić to, że narodziły się dzieci z jednej strony, a z drugiej strony, żeby móc coś zrobić dla środowiska, żeby w Krakowie było bardziej zielono.